Cześć, jestem Forrest, Forrest Gump. Czekoladkę? Mógłbym ich zjeść z 1,5 miliona. Moja mama zawsze mówiła, życie jest jak pudełko czekolady. Nigdy nie wiadomo, co ci się trafi. Masz fajne buty. Na pewno są bardzo wygodne. Moja mama zawsze mówiła, że z czyichś butów można wiele wyczytać. Gdzie był? Dokąd idzie? Moje buty zabrały mnie do domejki. Pierwszy raz jechałem tam na dzień otwarty. Tu się odnalazłem. Cześć, jestem Jenny. Nazywam się Forrest. Forrest Gump. Była moją najlepszą przyjaciółką. Biegnij, Forrest, biegnij! Od tego czasu zawsze jak gdzieś szedłem, to biegłem. Co tu jest? To jest Forrest Gump, panie trenerze. Oja! Może mi nie uwierzysz, ale biegałem jak wiatr. Myślałeś o swojej przyszłości? Czym jest nauka? Chwilową nauką, proszę pani. Ale nauka to nie wszystko. Zabawne, co człowiek pamięta, a czego nie. Pamiętam szkolną telewizję bardzo dokładnie. Nagrywałem z nimi film o naszym patronie. Byliśmy nawet w Chile i Paryżu. Nie pamiętam każdej wigilii klasowej, ani nawet wszystkich osób z mojej klasy. Ale pamiętam akcję charytatywną do Mejko Dzieciom. O tak, to zawsze była świetna zabawa, zakończona wielkim koncertem. Ile to już lat minęło? Z pół wieku. Pewnego dnia dostałem list. Od dyrektora. Domejka obchodzi 50-lecie. Dlatego tu jestem. Muszę jechać z 12 i potem dojść na stawa 3:05. Nie no, nie musi pan jechać autobusem. To 5:06, przecież nic to. Naprawdę? Dziękuję pani bardzo.